Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Ktoś zapytał mnie w komentarzu, jak to jest, że jego uczono, że everybody, czyli wszyscy, czy też somebody, czyli ktoś, jest zawsze osobą trzecią, a on czasem spotyka czasownik bez końcówki s. Słuchajcie, no zdarza się tak. Wszystko zależy, czy my mamy normalny czas, normalne zdanie, czy mamy polecenie. Przypominam, że polecenia w języku angielskim robi się bez okolicznikiem. Go znaczy idź. Drink this. Wypij to, tak? Drink jest bezokolicznik. I tak samo dajemy polecenia, z tym, że do polecenia można dołożyć właśnie somebody. Na przykład chcę powiedzieć, niech ktoś zadzwoni na 112. I to jest polecenie. Call, zadzwoń. Ale do tego dodajemy somebody. Ok? I wtedy, mimo że jest somebody, nie dodajemy końcówki s, bo to jest polecenie. Czyli jest jakiś wypadek i ja się zwracam do grupy osób i powiem somebody call 112. Niech ktoś zadzwoni na 112. Natomiast jeżeli byłoby zdanie, to wtedy z końcówką s, jeżeli byłby czas teraźniejszy prosty. Na przykład I hate it when somebody calls me names. Nienawidzę, kiedy ktoś mnie przezywa, tak? Przezywać w języku angielskim to jest call tam kogoś, names, nazywać kogoś imionami, coś takiego. I to samo jest everybody. Normalnie, jeśli mamy zdanie, to everybody traktujemy za trzecią osobę. Uwaga, bo u nas często everybody się tłumaczy jako wszyscy, no i wydaje się, że to jest liczba mnoga. Nie, w języku angielskim to jest liczba pojedyncza, gdyż everybody, czyli każde ciało, a każde ciało jest osobą trzecią. Czyli na przykład mówię, że uwielbiam być na meczu i jak nagle wszyscy wstają i śpiewają hymn. I like it when everybody stands up, tak? Wszyscy wstają i tu jest czas, czyli S na końcu, czytane tutaj jako Z, stands. I like it when everybody stands up and starts to sing the national anthem, tak? I zaczynają śpiewać hymn. Natomiast jeżeli to będzie polecenie, jeżeli ja komuś powiem wstań, to jest stand up. Natomiast jeżeli się będę zwracał do grupy osób, to mogę właśnie znowu dołożyć everybody. Po polsku to by było pewnie niech wszyscy wstaną, tak? Czyli mówię everybody stand up. I tu jest polecenie stand up, mimo że jest everybody. Everybody stand up. Wszyscy wstają. Ok, pokażę wam to teraz na przykładach. No i pierwszy przykład będzie z everybody, z tego kanału. Pani tutaj przedstawia jakąś tam rodzinę, no i najpierw przedstawia ojca tego pana. No i ona zwraca się do widzów. Everybody, wszyscy, wy wszyscy widzowie, poznajcie Grega. Czyli mamy everybody, ale nie traktujemy to za trzecią osobę jako zdanie, żeby było mic, tylko właśnie poznajcie Grega i dodaje, że wszyscy, posłuchajcie. Okay, so these are milk trailers, yeah. Correct? Yeah. Everybody meet Greg. Everybody meet Greg. No i on teraz pomachał. And jeszcze raz. Milk trailers, yeah. Correct? Yeah. Everybody meet Greg. I kolejny przykład na everybody, tym razem z tego kanału i też jako polecenie. Czyli pani kieruje się do widzów. Wszyscy wstać. Proszę wstać. No u nas pewnie dodalibyśmy proszę. Posłuchajcie. It's hard to sit and listen to someone for a long period of time. I know. Everybody stand up. Everybody stand up. Wszyscy wstajemy. No i zobaczcie, teraz będzie podobny przykład. Pan też zwraca się do widowni, żeby wstali. Jesteśmy na tym kanale. Tylko że on nie używa bezpośrednio polecenia proszę wstać, tylko tak ładnie ujął how about if everybody stands up for a second? Czyli coś takiego jakby a może by tak wszyscy wstali na chwilę, tak? Czyli on to ujął w pełnym zdaniu, w tak naprawdę w zdaniu warunkowym. Bo jest if everybody, no i tu już będziemy to traktować za zdanie, czyli everybody trzecia osoba, czyli stands, stands up. Z będziemy ucinać, bo przede wszystkim z, a nie sy. Ucinamy i dajemy do up, zap. Stand up. To jest tak zwane łączenie międzywyrazowe. Robiliśmy o tym kilka odcinków. Podlinkuję wam. Posłuchajcie.
So I want us to try something. Actually, how about if everybody stands up for a second? Jeszcze raz. I want us to try something. Actually, how about if everybody stands up for a second? No i wszyscy ładnie stanęli. I kolejny przykład od Mad English TV. Akurat bardzo fajny przykład, choć on robi delikatny błąd, no bo tutaj taki język codzienny, nie zastanawia się specjalnie nad tym, co mówi. Ale mimo wszystko zobaczcie, on tu robił lekcję na żywo, zimno było, nie wiedział w ogóle, czy widzowie go widzą właśnie na żywo, czy nie. No i poprosił widzów, żeby zostawili komentarz. No i tutaj mu coś pisali. Ale on właśnie nie wiedział, czy czat działa, czy nie, więc poprosił widzów o to, żeby ktoś zostawił komentarz. No i właśnie najpierw zrobił polecenie. Someone leave a comment. Niech ktoś zostawi komentarz, tak? No i mamy someone, no i jest bezokolicznik, bo to jest polecenie. Zostawcie komentarz. No ale dodaje właśnie someone, niech ktoś. Po czym zauważył jakieś komentarze praktycznie od razu na telefonie i mówi, o, someone says a comment. No i tu jest jakby nie do końca dobre połączenie frazeologiczne, bo komentarza się nie mówi, tylko zostawia. Ale zobaczcie, to już jest jako zdanie, tak? O, ktoś zostawia komentarz, coś takiego. Tak naprawdę najlepiej to powinien był zmienić czasownik na leave, tak jak tu. No i najlepiej jeszcze w present perfect. Someone has left a comment, ale tak jak widać, on to ujął już właśnie jako czas. Czyli zobaczcie, tu someone niby bezokolicznik, a tu someone i trzecia osoba says. Posłuchajcie. I don't know how I can see the comments, guys. Are you saying anything? No, czyli najpierw mówi, że nie wie, jak sprawdzić komentarze na telefonie. I don't know how I can see the comments, tak? Nie wiem, jak w ogóle je sprawdzić, zobaczyć. Are you saying anything? Mówicie coś tam do mnie w tym momencie. Someone leave a comment. Someone leave a comment. Niech ktoś coś napisze. Oh, someone says a comment. Oh, someone says a comment. Jeszcze raz. I don't know how I can see the comments, guys. Are you saying anything? Someone leave a comment. Oh, someone says a comment. I kolejny przykład z tego kanału, tym razem znowu polecenie. Oh God, somebody help me. O Boże, niech ktoś mi pomoże. No i mamy bezokolicznik po somebody, no bo polecenie. I care about people and it was just like this long, you know, I'm like, oh God, somebody help me. No i ostatni przykład z tego kanału. Tym razem nie polecenie, tylko normalne zdanie. Czyli mamy somebody jako trzecią osobę, czyli says. But then somebody says. I nagle ktoś mówi, czyli on opowiada jakąś tam historię. Można by też przetłumaczyć to w czasie przeszłym. I nagle ktoś powiedział, hey, let's go get food. Chodźmy coś tam kupić do jedzenia. But then somebody says, hey, let's go get food. But then somebody says, hey, let's go get food. Oczywiście po amerykańsku, bo po brytyjsku byłby tu spójnik and. Let's go and get food. Jeszcze raz. You don't know if you really belong. But then somebody says, hey, let's go get food. Dzięki. Trzymajcie się.